nasi piloci to są polscy piloci, jak odbywa się polską załogę, może podejdziemy, to są wspaniali ludzie. I z całą mocą przyznam, że to jest najlepszy sprzęt, na którym latałem i nie tylko się fajnie na nim lata, ale jako inżynier oceniam, że ta konstrukcja dojrzała i bardzo przemyślana. A doświadczenia pochodzą nie z wyobraźni konstruktorów z deski, tylko z pól bitew. To jest wszystko zweryfikowane przez pola bitwy. No i tak my, produkowane tutaj u nas od podstaw, od najmniejszej części, od najmniejszej części. Ja jestem byłym pilotem wojskowym, ja patrzę na ten śmigłowiec z aspektu bardziej wojskowego. Dlaczego ten śmigłowiec jest dla naszej armii, dla Polski? Ponieważ na co dzień ten śmigłowiec, jego bardzo łatwo jest przekonfigurować. Na co dzień może być do działań desantowych, do działań transportowych, medawak i tak dalej, bardzo szybko przekonfigurować. Natomiast, jak widać, ma wspaniałe uzbrojenie, ma cechy śmigłowca szturmowego, gdzie powiedzmy to wszystko w czasie pokoju może gdzieś leżeć złożone, a w sytuacji zagrożenia jesteśmy natychmiast w bardzo krótkim czasie przekonfigurować śmigłowiec i mieć jako śmigłowiec wsparcia. Serdecznie przede wszystkim dziękuję tutaj gospodarzom tego miejsca za zaproszenie, przedstawienie wszystkich aspektów budowy tych śmigłowców i innych maszyn, które tutaj są produkowane, przedstawienie tych wszystkich ciągów technologicznych. No my oczywiście jesteśmy dzisiaj w Polsce w takim momencie, że zależy nam bardzo na budowie polskiej myśli technicznej, na tworzeniu takich elementów technicznych, innowacyjnych, które będą opierały się o polską myśl techniczną, ale jednocześnie też zaszczepioną w globalnych, światowych, ogólnoświatowych łańcuchach wartości. Tutaj na pewno sporo tego zobaczyłem. Mamy czasy wokół nas na pewno niespokojne, dlatego nasz rząd przykłada ogromną uwagę do bezpieczeństwa, a moim zadaniem jest to, żeby to bezpieczeństwo jednocześnie przekładało się na rozwój przemysłu obronnego, ale też przemysłu innego, bo wiemy, że z przemysłu obronnego wyszedł i internet, i GPS, i GSM, i inne różne nowinki. I to chcielibyśmy razem z panem ministrem Macierewiczem też w taki sposób sprząc ze sobą, żeby zamówienia, rozwój poszczególnych zakładów, żeby był odpowiednio skorelowany z polskim przemysłem. No dzisiaj znowu na pewno nie mamy takich spokojnych czasów, jakich chcielibyśmy żyć. Trzeba przykładać wielką wagę do tego, żeby dbać o sprzęt, dbać o przemysł obronny, przemysł zbrojeniowy. I to jest też motto do działania na pewno naszego rządu. Specjalna strefa ekonomiczna to pierwsza strefa, która powstała w Polsce. Ona podlega od Agencji Rozwoju Przemysłu, która dzisiaj mi podlega ARP. I mogę powiedzieć, że cieszę się też z tego, że w ostatnim czasie ten rozwój nabiera rumieńców, że przychodzą tutaj dodatkowi inwestorzy, że strefa, która jeszcze 10-15 lat temu praktycznie, jak mi tutaj opowiedziano historię krótką, niemalże nie istniała i naprawdę funkcjonowała w bardzo sposób daleki od doskonałości. Dzisiaj rozwinęła bardzo ładne skrzydła. Zakłady takie jak te w Mielcu produkcji sprzętu zbrojeniowego są nie tylko oczywiście są chlubą specjalnej strefy ekonomicznej. Więc na pewno jest to taki symbol reindustrializacji, o który nam chodzi i dlatego cieszę się, że możemy tutaj we współpracy też z partnerami zagranicznymi, ale też zarząd spółki przedstawił mi w szerokim zakresie, jak współpracują z polskimi korporantami. Polscy kooperanci są dla nas szczególnie ważni, bo oni wkrótce będą też te swoje części, są pod dostawcą tego zakładu, ale będą pod dostawcą, mam nadzieję, wielu, wielu innych zakładów na całym świecie poprzez networking, poprzez wspólne zakupy, wspólne kontrakty. No, na tym nam właśnie zależy. Budować gospodarkę otwartą, bardzo nowoczesną. Oczywiście Podkarpacie to innowacyjny region, nowe technologie, nowe materiały, ale także region, który jest konserwatywny. Jak się okazuje, te dwie rzeczy można doskonale pogodzić. One są taką swoistą
w swoistym systemie synergii współdziałają. Nasze doświadczenia, jeżeli chodzi o przemysł lotniczy, jeżeli chodzi o przemysł obronny, są bardzo znaczące. Jesteśmy jedynym województwem, które w ramach poszukiwania inteligentnych specjalizacji identyfikuje tutaj lotnictwo i kosmonautykę. Chcemy, żeby te oczywiście obszary i ta branża rozwijała się jak najlepszej jakości. Oczywiście też jej dedykujemy środki europejskie, które są dystrybuowane i są zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju. Myślę, że ten przemysł lotniczy, przemysł obronny ważny jest z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa, z punktu widzenia bezpieczeństwa obywatela, ale też jest ważny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Ważnym elementem jest to, aby sprzęt, który tutaj jest produkowany, który ma jakość, który ma oczywiście, który jest innowacyjny i posiada w swoim zasobie nowe technologie, wspierał gospodarkę naszego Podkarpacia i też całego kraju. Także cieszymy się bardzo, że pan premier jako szef ministerstwa, który odpowiada za rozwój gospodarczy, który wdraża fundusze europejskie, które jest odpowiedzialne za innowacje, za małą i średnią przedsiębiorczość i także też czuwa nad finansami naszego państwa, jest dzisiaj w Podkarpaciu, jest dzisiaj tutaj właśnie w Mielcu. Także bardzo serdecznie dziękuję. Thank you.